A czy ty zachęciłeś już kogoś do udziału w dzisiejszej drodze krzyżowej? A może warto też zadać sobie pytanie, czym właściwie dla ciebie jest ta droga krzyżowa? Czy idziesz na nią, aby po prostu odhaczyć zadanie? Czy znaczy to dla ciebie coś więcej? Ja osobiście, uczestnicząc w tym nabożeństwie i wsłuchując się w rozważania drogi krzyżowej, mogę na nowo przypomnieć sobie i zdać sobie sprawę jeszcze bardziej z tego, jaką niesamowicie silną miłością darzy nas Jezus i jak wiele zrobił dla nas podczas właśnie tej swojej drogi krzyżowej i umierając na krzyżu. A teraz może trochę o dzisiejszej Ewangelii, czyli o przypowieści o dzierżawcach winnicy. Czytamy w tej Ewangelii, że dzierżawcy byli nieuczciwi wobec gospodarza winnicy i czyhali na to, aby posiąść jego dziedzictwo. Gospodarzem winnicy jest sam Bóg, a kamieniem węgielnym, który został odrzucony, jest Chrystus. Bóg decyduje się na poświęcenie swojego Syna, aby uratować winnicę, czyli swój lud. Właśnie ten Syn, czyli Chrystus, niestety nie został przyjęty. Nieuznawanie Jezusa może przynieść zgubę. To On jest właśnie tym kamieniem węgielnym, który scala lud, a odrzucenie Go może być straszne w skutkach. I teraz pytanie. Jakie miejsce zajmuje Jezus w Twoim życiu? Czy przyjmujesz Go z otwartymi rękami w każdej sytuacji? Czy kochasz Go bezgranicznie? Jednym z zadań, które znajduje się w naszym planerze i jest przypisane właśnie na dzisiaj, jest zapisanie na kartce swoich marzeń. Myślę, że naprawdę warto to zrobić, zastanowić się na spokojnie, o czym tak naprawdę marzymy, czego pragniemy w naszym życiu i z dużą wiarą, że Bóg może to spełnić, modlić się o to, ale pamiętając też przy tym, żeby zdawać się na Jego wolę, bo to, że my czasami możemy czegoś pragnąć, niekoniecznie musi się zgadzać z wolą Ojca. I ważne jest to, żeby potrafić to zaakceptować, dlatego że Bóg widzi szerzej niż my, On wie wszystko i czasami coś, co wydaje nam się, że byłoby dla nas dobre i pragniemy tego, mogłoby się okazać dla nas bardzo złe w skutkach.